Słuchajcie, mamy na naszej działce grób nieznanego żołnierza. A dokładnie to tuż przy ogrodzeniu, po drugiej stronie naszej działki, ale wiemy, że jeszcze kilkanaście lat temu grób ten znajdował się bezpośrednio na naszej działce i został po prostu przeniesiony przez któryś tam z poprzednich właścicieli. Zaraz pokażę Wam to miejsce. Dobra, idziemy. Tak jak mówiłam, na razie to miejsce wygląda po prostu jak opuszczony grób. Nie ma tam nic. No właśnie, a my w przyszłym roku chcielibyśmy troszkę ten grób ogarnąć, postawić tutaj jakąś tablicę upamiętniającą tego człowieka, jeśli uda nam się ustalić jego tożsamość, a także spisać jego historię. Zamieścić taką tablicę bezpośrednio przy grobie. Damy znać, jak nam idzie odkrywanie historii tego człowieka. Sami jesteśmy strasznie ciekawi, kim on mógł być. No właśnie, jeśli ktoś, kto ogląda ten materiał przez przypadek, wie cokolwiek na temat tego grobu w Wiknie, to prosimy pisać w komentarzach albo bezpośrednio do nas. Bardzo nam to pomoże. Dokładnie w tym miejscu, pomiędzy tymi świerkami, pochowany jest ten żołnierz, a za ogrodzeniem jest zrobiony taki symboliczny grób. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda to miejsce. I przy okazji trochę tam posprzątam. Z tego, co udało nam się dowiedzieć, to jest to grób żołnierza niemieckiego, który został zamordowany pod koniec II wojny światowej przez Rosjan w naszej piwnicy. Serio. Pojawia się nocą. Późną nocą. Zawsze o tej samej porze. 2:30. Dokładnie o tej, o której został zamordowany w naszej piwnicy. To z tą piwnicą to oczywiście żartowałam. To znaczy z tym straszeniem po nocach. Żaden duch nam się tam nie pojawia i nic nas nie straszy. Przynajmniej od tych 2,5 roku, odkąd tu mieszkamy, to nic takiego nam się nie przytrafiło. No ale rzeczywiście, ten człowiek został zamordowany w naszej piwnicy. I wiedzieliśmy o tym, gdy kupowaliśmy dom. Właściciele nam o tym powiedzieli. Tak jak i o tym grobie. No ale raczej nie należymy do ludzi, którzy przyjmują się i wierzą w jakieś przesądy. Dlatego nie mieliśmy problemu w decyzji, czy kupić ten dom. Na szczęście, bo to była bardzo dobra decyzja. Dobra, zabieram Was w to miejsce, gdzie znajduje się ten grób. No, to tutaj. Jak widzicie, ten grób jest całkowicie pusty. Nie ma żadnej tabliczki, imienia, nazwiska, historii, nic. No ale chcielibyśmy to zmienić.